Hey, porozmawiajmy dzisiaj o atencji. Ostatnio coraz częściej widzimy polityków konfederacji tylko w realiach skandalu. Większość od razu zauważy, że opinia publiczna poprzez właśnie takie inby nie widzi ich za bardzo w dobrym świetle. Najnowszym odpałem jest Grzesio, który nie dość że obrażał ministra zdrowia, to jeszcze mniejszości seksualne. Ale mamy także inne przypadki. Wacek Jilk wyzywający jakiegoś randoma z YouTube'a. Sławuś, triggerujący się na youtubera, ponieważ zadał mu nie taki zestaw pytań, jakiego on się spodziewał, sośniesz i zarówno jego latanie w samych gaciach po Katowicach, jak i pokazywanie, no powiedzmy, że swoich upodobań seksualnych posłom, ponieważ he-he zapomniał zmienić tapety w laptopie, a wreszcie krem de la creme i człowiek inba Janusz Korwin-Mikke. Który ostatnio zasłynął tym, że stwierdził, że fast foody są spoko i on teraz będzie sobie żył z fast foodów i pokaże, jaki on jest zdrowy. Oczywiście, rzeczy, które zostały tutaj wymienione, to są tylko nieliczne przypadki, które akurat pamiętam, ponieważ było tego więcej. Jednakże, wszystko skupia się ku jednej rzeczy: zwróceniu na siebie uwagi. I w jaki sposób najlepiej to robić? No, są różne wersje tego, co chcemy przedstawić, ale Konfederacja zazwyczaj korzysta z jednej zgrywania ofiary. Taktyka ta wynika z czystych podstaw psychologii. Zazwyczaj większość ludzi, nawet ci z zaburzeniami neurorozwojowymi, sympatyzują z ludźmi poszkodowanymi. Wynika to czysto z naszego spektrum zwierzęcia stadnego, które podświadomie zakłada, że stado jest tak silne, jak jego najsłabszy osobnik. W tym momencie następuje wspieranie kogoś, kto jest poszkodowany według naszej podświadomej oceny. I tutaj Pragnę zwrócić uwagę, ta ocena często następuje w sferze emocji. W większości przypadków nie zastanawiamy się, działamy. Widzisz głodnego, dajesz mu jeść. Widzisz spragnionego, podajesz mu kubek wody. Widzisz, że jakiś gościu, o którym nie masz zielonego pojęcia, został wywalony z debaty publicznej. Automatycznie go bronisz. Widzicie już, jak działa społeczeństwo. Jak stary, dobry, naoliwiony mechanizm. Jednakże, jak w każdym organizmie, muszą nastąpić pewne wynaturzenia. Niektórzy ludzie zdali sobie sprawę, że da się wytworzyć sztucznie pewien zbiór zachowań, który to stanie się użytecznym do uzyskania profitów z funkcjonowania w społeczeństwie zajmującym się poszkodowanymi. Mowa oczywiście o antyspołecznym zaburzeniu. Osobowości, które to dotyczy naprawdę drobnej części społeczeństwa jako takiego, ale jest bardzo szeroko wykorzystywane. Dlaczego? Ponieważ, jak wszystko w kapitalizmie, zostało uinstytucjalizowane. W tym momencie sąsiad, który tak naprawdę udaje, że jest tylko biednym staruszkiem i nie ma pieniędzy, abyś mu razem z innymi sąsiadami kupował leki czy też żywność, jest twoim najmniejszym problemem. Ponieważ w tym momencie robi cię w jajo każda możliwa instytucja, twór, zbiorowość czy społeczność. Każdy chce cię wykorzystać. Obojętnie, czy to jest producent, który zapewnia, że wcale nie eksperymentuje na zwierzętach, właściciele plantacji, które wcale nie zatrudniają dzieci. Aż wreszcie sklep, który w żaden możliwy sposób nie wykorzystuje pracowników. Większość tych malwersacji ignorujemy bądź przyklepujemy z własnych, egoistycznych powódek. Ponieważ nie będziesz marnować całego dnia, żeby sprawdzić, czy ta kawa, którą kupiłeś, aby na pewno jest zebrana właściwie, spiesząc się na pociąg, nie będziesz się zastanawiał, która sieć restauracji akurat traktuje lepiej swoich pracowników. Z tego właśnie powodu, że zawężamy swój krąg empatii bądź, jak kto woli, otaczamy się z nieczulicą. Głównie z tego powodu, że nasz wysiłek jako jednostki nie ma wpływu na całość. Fakt, że w tym momencie przestaniesz kupować konkretny produkt, nie wpłynie jakoś gigantycznie na sprzedaż. Nawet jeśli znajdzie się jednak zbiorowość, która za tobą podąży, to przykładowo taki prezes miliardowej spółki, który powiedział, że chciałby sprywatyzować zasoby wody, całej wody na ziemi, ciosów kurzonej grupy konsumentów nawet nie poczuje, ponieważ on jest bezpieczny na czubku piramidy. Za jego słowa ucierpią pracownicy, a dopiero Potem kierownicy niższego szczebla. Z tego powodu, w większości przypadków skupiamy się na swoich egocentrycznych potrzebach i ich zaspokojeniu. Tak, moi drodzy, jesteśmy na etapie wyjaśniania, jak działa kapitalizm z punktu widzenia psychologicznego, żeby odnieść się do konfy. Ponieważ każda jednostka tworzy zespół ludzi, rzeczy, zwierząt, obiektów różnorakich, które dla niego lub dla niej mają znaczenie i to właśnie je obdarza empatią. Niektórzy także za pomocą kojarzenia tworzą obraz sytuacji wraz ze strzępków informacji i swoich własnych przekonań, a na podstawie dostępnych danych wytwarzają konkretny osąd. I właśnie, moi drodzy, na tych dwóch grupach bazuje Konfederacja. Z grubsza od lat 90. taktyka korwinistów nie zmieniła się za bardzo tak zwane Ważne, że mówią! Dalej funkcjonuje jak najbardziej, tylko bazuje na troszeczkę innych aspektach. Sam bodziec zwrócenia na siebie uwagi jest dodatkowo uzupełniany o parę rzeczy, które działają zarówno na wyznawców konfederacji, jak i na totalnych randomów, którzy nie wiedzą o co chodzi. Przede wszystkim sam bodziec ma być szokiem, który zwróci uwagę. Jednakowoż konfederaci wzbogacili bodziec o coś, co jest tak zwaną otoczką. Otoczka bez szerszego kontekstu może tworzyć konkretną narrację przedstawiającą właściwy obraz. Według niego obiekt, w tym przypadku konfederacja, może być przedstawiona jako atakowana, a przez to pokrzywdzona i wymagająca stałej opieki. A opieka, moi drodzy, jest czymś, co ludzie bardzo lubią, z jednego prostego powodu. Proces ten zakłada, że opiekun jest niejako ponad tworem opiekowanym. A kto z nas nie chciałby być ponad kimś, prawda? To też bardzo pięknie wyjaśnia, jakim cudem często gęsto za konfederacją stają ludzie, którzy deklarują, jakoby mieli zespół Aspergera. Bodziec i wytworzona otoczka zazwyczaj wystarczają w większości ludzi, którzy mają więź empatyczną z danym tworem. Przykładowo konfederaci, którym zależy na tym, żeby ich partia pięła się i miała jak najlepiej, z miejsca będą bronić swoich idoli, ponieważ mają z nimi więź. Ale do zabawy dołączają ludzie, którym ta otoczka zupełnie wystarcza, głównie z tego powodu, że albo są leniwi, bądź też posiadają szerokie pokłady empatii. Tym dwóm ostatnim grupom o wiele łatwiej będzie zagłębić się w temat osobników, których Sytuacja nacechowała, bez właściwej potrzeby poznania całego kontekstu sytuacyjnego. Tacy ludzie, przez krótki czas bądź też może długi, będą sympatyzować z jednostką poszkodowaną, dlatego ponieważ ona jest pokrzywdzona i wymaga natychmiastowej opieki. Nagromadzenie bodźców działa w dwójnasób. Albo osobnik zaczyna zadawać pytania w myśl. Ej, ale oni już któryś raz są wielce niszczeni, szkalowani, miażdżeni, dotknięci i któryś raz już muszę ich bronić. Czy w takim razie to nie wygląda tak, że to nie cały świat ma problem z nimi? Tylko oni mają problem ze światem? Bądź też następuje fanatyczne wręcz przekonanie w to, iż osoba, która głosi swoje tezy i jest atakowana, wymaga stałej ochrony przed atakami z różnych stron, które następują właściwie z niewiadomo jakiego powodu. W tym momencie strona działająca na tejże taktyce zyskuje wiernego żołnierza, który z czasem się oczywiście zradykalizuje, a zespół zachowań, które towarzyszą osobnikowi radykalizującemu się, zna jako syndrom oblężonej twierdzy. Czysto według mojej opinii, chociaż według mojej opinii to jest fakt, a nie opinia, ponieważ wszystko na to wskazuje. Konfederacja poszukuje w ten sposób ludzi, którzy dadzą się zainteresować samym tworem konfederackim, tylko i wyłącznie poprzez to, iż jest atakowany. Takowy zbiór zainteresowanych często, gęsto nie posiada wspólnej orientacji politycznej i jest trzymany razem nie przez pogląd, Lecz uczucia towarzyszące postaciom związanym z danym tworem. Korzysta on także na tym, że większość ludzi nie ma zredefiniowanych poglądów na dany temat i przez to może bardzo łatwo przyjąć nabyte. Krótko mówiąc, uważam, że Konfederacja poszukuje rozemocjonowanych frajerów. Teraz pewnie każdy z Was zada sobie pytanie. Ale przecież kiedyś ludzi, którzy przyjmowali wszystko jak leci, bez jakiegokolwiek przemyślenia, kuce nazywały lemingami. Przecież oni nimi gardzili. Według mojej opinii oni dalej nimi gardzą. Jednakowoż! Co było według was takim momentem, w którym Konfa troszeczkę zmieniła nurt? Tak większa decyzyjność Menzena. A z jakąż to taktyką Sławuś nam się objawił u Stanowskiego? Ja to odebrałem także z kompletnym brakiem skrupułów i wyrachowaniem. Na tej podstawie można wysnuć teorię, iż konfederacja w sposób wyrachowany gra emocjami tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć elektorat. Krem de la Krem stanowi fakt, iż Sławuś to tak naprawdę był wcześniej kucem, wobec tego wie, jak to wygląda z drugiej strony. Facet bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, jaką nutę trzeba szarpnąć, żeby akurat w daną grupę pozyskać, i stwierdził, że to jest jedyna możliwa opcja, aby pozyskać ludzi, ponieważ jak pamiętacie z wywiadu ustanowskiego, według Sławusia takie idee, jakie konfederacja reprezentuje, nie są za bardzo popularne wśród ludzi, wobec tego pozostaje im jazda na czytach. O, oh, przepraszam, według Sławusia Ustanowskiego, faul to też jest element rozgrywki. Według mnie to tylko pokazuje z jaką skalą wyrachowania mamy do czynienia i, według mnie, kompletnym brakiem skrupułów. Zatem podsumowując, moi drodzy, osobiście uważam, że te wszystkie akcje mające na celu wykręcić atencję, mają na celu zrekrutowanie miałkich umysłów dla konfederacji. Dlatego po każdej szopce, gdzie konfederacja, Robi na dywan, mamy wielką kampanię tego, jak płacze, ponieważ wyrzucili go, bo śmierdzi i odwoływanie do wartości wyższych, które mają jedynie na celu zwabić człowieka, co właściwie można uznać, że stanowi taki empatyczny haczyk. A jak rybka połknie zanętę, no to już jest w sieci wraz z innymi rybkami, które jeszcze bardziej ją w nią wepchną. Ponieważ nic tak dobrze nie działa w nakręcaniu się, jak psychologia tłumu. Jaka jest w takim razie moja rada dla rybek? Nie bierz zanęty. Jak najbardziej Grzesio przedstawia siebie jako pokrzywdzonego. Owszem, może się takim wydawać, ba nawet żałosnym. Tutaj według mnie nie ma dyskusji, ale grunt. To przede wszystkim spojrzenie na szerszy obraz, dokonania tego człowieka, jego poprzednie odpały oraz potencjalne konflikty, a wreszcie sposób zachowania podczas tych konfliktów, zarówno jego, jak i jego ziomków. Jeśli po prześledzeniu historii danej osoby klaruje się pewien wzór, to w tym momencie, według mnie, nastąpił dobry czas, aby zacząć zadawać pytania. Jeśli podczas tych pytań są one totalnie zlewane bądź ignorowane lub też postępujące, którą spotkała krytyka, zaczyna się mieszać i wić niczym piskosz to moi drodzy, w tym momencie nie mamy żadnej czerwonej lampki, a całą dyskotekę. A tak pokrótce, jeśli chcesz bronić jakiegokolwiek randoma w sieci, to daj ty se, chłopie święty, spokój, zajmij się czymś, co sprawia ci radość, a nie pierdołami.